Surowy wyrok może usłyszeć mieszkaniec Katowic, który w jednym z głogowskich sklepów załadował do koszyka alkohol, kosmetyki oraz artykuły spożywcze. To nie były tanie rzeczy. Tym razem usiłował w wózku wywieźć towar o wartości ponad 5000 zł. Wcześniej, dwa tygodnie, było to 1600 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności, ponieważ działał w warunkach recydywy. Taki przestępstw się już po prostu dopuszczał wcześniej. Został objęty policyjnym dozorem. W minionym tygodniu zatrzymany został także 24-letni głogowianin, który szczególnie upodobał sobie drogerie, kradnąc w nich markowe kosmetyki. Usłyszał w sumie 14 zarzutów kradzieży. Ukradł towar na terenie głogowskich sklepów o wartości ponad 11 tysięcy złotych, a więc tych przypadków sporo. W jego wypadku też mamy do czynienia w działaniu w warunkach recydywy. 24-latkowi również grozi kara do 7,5 roku więzienia. Wobec niego nie został jednak zastosowany dozór policyjny.